Hejka, jesteśmy dzisiaj z Olą DC i właśnie chodzimy po hotelu, szukamy toalety. Zresztą kurde, hotel trochę wygląda jak centrum handlowe. A i właśnie zjeżdżamy na miejsce, gdzie są sale konferencyjne i szukamy toalety. To jest Chinatown, wejście chyba do Chinatown. Zajebiście to wygląda. I tam jest jakiś chyba crime, jak widzicie. Policja stoi. Ola, tam jest jakiś crime, musimy tam iść. O, tu też jest kolejna policja. Nie no, śmieję się, że jakby musimy znaleźć green card, zdobyć green card jakoś, więc po prostu wszędzie, gdzie jest policja, to ja od razu nagrywam i chodzę. To już jest China, tak? Tak. Tutaj masz jakieś takie różne jedzenia chińskie i tak dalej. Może spotkam tu Stray Kids. No way. Wiesz co to jest Stray Kids? Stray Kids? Tak, mogę ci na przykład pokazać. Look. To jest Stray Kids. Dobrze. Ola wygląda jak ta parka. Nie wiem, czy można to nagrywać. Jesteśmy właśnie w muzeum i zwiedzamy sobie. To jest muzeum Art of Gallery w Stanach, ale jakby to jest 5 albo 6 różnych muzeum, więc jakby nie wiem, w którym my jesteśmy. Ja siedzę i czytam i oglądam i patrzę na obrazy, a dziewczyny sobie gadają, więc są spoko. A potem idziemy do Taco Bell, więc będę wam dawać znać, jak idziemy w Taco Bell. I nagram wam trochę fajnych rzeczy tutaj. Patrzcie, jakie laski do podtrzymywania. Jako zajebista. No nie chciałabyś się taką opierać? Ogólnie ci co wiedzą, ja jestem fanką wędkarstwa, a tutaj są właśnie pokazane, jak pytam zawsze, czy łowisz na spinning czy na spławik, to tu są chyba właśnie na spinning takie rybki. Nie no, śmieję się, bo to są drewniane, a drewno niestety unosi się na wodzie. Ale jakieś takie rodzaje ryb, to jest chyba okoń. A resztę to wam nie powiem, bo się nie znam. Fanką wędkarstwa, a tutaj jest na przykład... Ten pies taki, nie? Trochę wygląda jak Bibi, troszkę. A są pingwiny z Madagaskaru. Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Zajebisty jest obraz, bardzo mi się podoba, bo to jest chyba... Coś dla mnie, to jest jakby Wenecja i to są lawendowe pola. Przynajmniej dla mnie to jakby, bardzo mi się podoba ten obraz, ale bardzo mnie denerwuje fakt, że tu jest ta kreska od szyby i nie mogę zrobić ładnego zdjęcia przez tą kreskę. Weszłyśmy teraz na takie piętro, gdzie są obrazy bardzo takie, co mi się podobają właśnie. Bardzo mi się podobają te obrazy. Bardzo mi się podobają. Wiem na pewno, że podobałoby się tu też tutaj bardzo... Oli Bartosz. Bardzo pozdrawiam Ola, misiu mój słodki. Wiem, żeby ci się spodobało. Siema, jesteśmy w Taco Bell i będziemy robić teraz taste check taco. Ja uwielbiam Taco Bell. Crunchy taco. Smakuje jak nachosy z serem i sałatą. Dobra. Dobra, to nie? Dobra, taste check, teraz burrito. Dobra, cheers. Cheers to trzeba zrobić wódką. Co? Do tej, tego... No to nie sprawdzają, w sensie, na zasadzie Igi? Gdzie w przyszłym tygodniu? Do baru na Super Bowl? Brawo, brawo. Nie dobra. Sprawdzała. Dostała dowód w rękę? Oni tylko patrzą, że mam 0,3. Więc na pewno będą wrócić. Więc im będę musiała tłumaczyć. Nie dobra. Nie smakuje. Nie no, będziesz miała ID amerykański, a nie masz ID. Patrzcie, ratatuj, ratatuj! Ratatuj pod jakimś miejscem w Stanach Zjednoczonych, nie wiem gdzie. Patrzcie, jaki mamy dzisiaj w Ameryce piękny księżyc. W Polsce takiego nie ma. Wygląda jak plaster sera. O, widać. Zajebiste. Czy to są flary tam na drodze? No, żeby ten, nie? Dwa chyba tam, czy nie? Ej, no widzisz? A, no tutaj jakieś było potężne zderzenie. Thank you.
O Jezus. Dostałam kartę do TJ... Poszłyśmy po pasek? Wyszłam bez paska. Dostałam od Kasi kartę do TJ Maxa na $30. Kupiłam 3 rzeczy w Rosie. Rzecz pierwsza. Pamiętacie stanik z tamtego od Penningu? Kupiłam sobie taki sam. No kurde, $5. No kto by nie kupił. No. I znalazłam gości taki ładny stanik. Znalazłam mi taki zajebisty stanik z Nike. On musi być bardzo wygodny. I jest całkiem wygodny. No, jest całkiem fajny, zwykły stanik z Nike. I to są takie gacie do spania. Więc całkiem spoko sprawa do spania w lato. No. Kupiłam dzisiaj 3 rzeczy. Kupiłam bubble tea z Olą. Bubble tea kosztowało niecałe $6. Rzeczy kosztowały niecałe 30. Jeżeli zaczniesz wydawać swoje pieniądze, nie przestaniesz. Dosłownie cały czas co tydzień będziesz chciała kupować nowe rzeczy, bo będzie a tu $5, a to kosztuje 10. W Polsce tego nie kupię. Ten samochód ma różowe lampy. Jakieś... Tu tak można? No tutaj można dużo. A teraz będziemy sobie chillować w aucie. Dokładnie. Pozdrawiam. Widzimy się w następnym odcinku. Cheers.